I witam w kolejnym odcinku poznawania Concorda w open source'owym symulatorze Flight Gear. W tym odcinku już tutaj kończymy przelot przez Atlantyk i będziemy się zbliżali do Nowego Jorku, gdzie sobie wylądujemy. I tutaj jeszcze właśnie co do temperatur, to widzimy, że tak total jest plus 120 stopni Celsjusza, mimo że na zewnątrz jest około minus 56, więc tak, tutaj statyczna temperatura, tak, na zewnątrz jest minus 56, ale temperatura na poszyciu to jest 120 stopni Celsjusza na plusie. I tutaj też warto wiedzieć, że ten max climb, nie, bardziej max cruise, tak, max cruise także pilnuje, żeby temperatura na nosie samolotu nie przekroczyła wartości granicznych, które tam wynoszą 120 parę stopni Celsjusza, więc też z tego powodu dobrze jest latać z tą opcją max cruise. Jeżeli by doszło do przekroczenia granicy, to by się włączyła chyba opcja max hold, która by troszkę zredukowała też później nam ciąg, tak żeby troszkę zwolnić lot i przez to zbić trochę temperaturę na nosie, no bo oczywiście tutaj nos samolotu rozgrzewa się najbardziej. Także prędkość ciągle utrzymujemy 2 machy, dokładnie 2,02. Tu mamy dystans do naszego najbliższego punktu na naszej trasie, jest to 109 mil morskich i prędkość względem ziemi 1135 węzłów. No i proszę, wysokość już mamy 55 tysięcy, czyli już o no prawie 56 tysięcy, więc już o 6 tysięcy nabraliśmy wysokości podczas całego naszego przelotu, tak po troszeczku się wzbijając. Także jesteśmy już blisko Kanady, tak, w sumie już docieramy do Ameryki Północnej. Stan paliwa. No, główne zbiorniki nam się wypróżniają. Co ciekawe, widać też już zbiorniki
podczepione pod silniki też bezpośrednio, też już nam się opróżniają. Częściowo. Dobra, mamy informację, że jesteśmy, że minęliśmy punkt nawigacyjny, lecimy do kolejnego i mamy teraz 800 mil do tutaj już do Bostonu prawie, że. Także niedługo będziemy zwalniać i zniżać nasz lot. Tutaj wyczytałem, że operacja zwalniania i zniżania lotu zaczynała się około 250 mil morskich od celu. Więc ja może tutaj mniej więcej w tym punkcie, tak jak tu będziemy tędy lecieli, gdzieś może w tym punkcie sobie zacznę już zniżanie i zwalnianie. No najpierw zwolnimy sobie prędkość, a później zaczniemy zniżać. Może tu jeszcze sobie wyrównam jeszcze raz. Zrobimy crossbleed między zbiornikami. No i dobra, mniej więcej jest. No i teraz jak będziemy też zwalniać, to oczywiście trzeba będzie pamiętać, żeby przesuwać środek ciężkości na przód samolotu, czyli będziemy z 11 przelewać do 9. Ale to jeszcze chwilka do tego. Też zerknijmy sobie w lotnisko KJFK. Tak, wiatr nam się nie zmienił chyba. Chyba taki był, 3-3-0. Także pas mamy wybrany odpowiedni, pas jest 3-1. 3-1 prawy sobie wybraliśmy z tego co pamiętam. Dajmy sobie planowanie lotu. Tak, 3-1 prawy. Więc możemy sobie ustawić częstotliwość na ILS-a 1011,5. Nie, w drugą stronę, dobra, 1011,50. Dobra. I kurs na pas. Tu mamy, że jest to 300, ale to nie jest prawdą. Z tego co kojarzę, to jest to 314. Ok, mamy 1000 stóp do naszej tutaj żądanej ustawionej wysokości. Tak. No, ciśnienie nam się zmienia. Dajmy sobie jeszcze mapę normalną. Czy tutaj zobaczymy dokładniejszy kurs na pas. Tak, 314. Więc trzeba mieć to na uwadze, że niekiedy informacje nas tutaj okłamują. Tak, bo wybierz lotnisko. Jest informacja, że pas to jest 300. No to jest bez sensu, tak? Bo dlaczego by było 31, tak? To wtedy było 30, jakby to było 300. Więc z prawdziwą informacją bardziej będzie to 314. Jeszcze sobie zobaczmy to lotnisko na SkyVector. Tak, to jest to lotnisko Kennedy'ego w Nowym Jorku. Znajdźmy sobie runway 314. Tak, widzimy dokładnie, że jest 314, więc mamy też potwierdzenie, że tak właśnie jest.
Ops, możemy też sobie zerknąć na minima. My raczej mamy samolot kategorii D, czyli najszybszy. Chociaż już nie pamiętam, jakie są ograniczenia prędkości tych kategorii, tak? Ale tutaj mamy najwolniejsze samoloty kategorii A i kolejne to są coraz szybsze samoloty. I mamy tutaj dla ILS-ów na pas 1R minimum radiowe 200 stóp. Ale podejrzewam, że widoczność będzie dobra, więc tutaj będziemy pas widzieli dużo, dużo wcześniej. Ale dzięki temu możemy tu sobie ustawić na radiu, znaczy na wysokościomierzu radiowym właśnie 200 stóp, czyli no coś koło tego, chociaż tutaj mam wrażenie, że nie da się dokładnie ustawić na dwójce. Tak. No ale dobra, coś koło tego. Jeżeli tutaj sobie zobaczymy, ok. Powoli się zbliżamy do naszego punktu, gdzie będziemy zniżać lot. Jesteśmy 340 mil morskich od tego punktu dopiero. No i słońce jest już całkiem wysoko, będziemy w sumie chyba za dnia lądować. Mamy jakieś opady deszczu, tylko chmurnie widać. Zobaczmy sobie paliwo. Tak, paliwa coraz mniej. Już praktycznie zostały nam tylko zbiorniki te bezpośrednio podłączone do silników, jak i zbiornik 11 ma trochę paliwa. Dobrze, myślę, że zacznę już procedurę zwalniania, jak i zniżania. Więc teraz tutaj zbijmy sobie prędkość. Dobrze, dajmy może 370. Dajmy wysokość. Dajmy może 7000 na początek. Także najpierw zbijmy prędkość. No i oczywiście zbijając prędkość, środek ciężkości będzie nam się zaraz przesuwał, będziemy musieli przelewać paliwo. Dobrze, możemy zniżać, więc dajemy do zniżania 2000 stóp. Prędkość jest około 1,5 macha, więc też ok. Też do zniżania możemy dać ludziom, żeby zapięli pasy na wypadek jakichś tam turbulencji niespodziewanych.
Okej, center of gravity, pora przelewać paliwo. FF, jest tablica i pompy z 11 włączamy i zawory do 9. Przyspieszmy czas. Okej, przelewa się tylko tutaj pomału, żeby też nie przegiąć w drugą stronę zaraz. Ale tak, do krawędzi możemy sobie tutaj dolać, bo to zaraz będzie nam się przesuwać dalej. Dobrze, zamknijmy teraz zawory. Wystarczy na razie. No i zniżamy, bardzo dobrze. Ale wciąż jesteśmy wysoko, 50 tysięcy. Może troszkę przyspieszę to zniżanie, bo się obawiam, czy mi starczy czasu na zejście z tak wysokiej wysokości. Teraz chyba też możemy uzbroić, tak, możemy uzbroić oba przyciski dla autofrotyl. Nie wiem czemu, ale przy opcji Max Cruise działa tylko jedna tutaj przepustnica, znaczy działa tylko jeden przełącznik dla przepustnic automatycznych. Dobrze, myślę, że się uda, bo i tak jesteśmy jeszcze dosyć daleko. Także przyspieszmy sobie czas. CG normal, ale już trzeba będzie niedługo przelewać to paliwo dalej. Także idziemy tu na panel inżyniera i włączamy wlewy dla 9. Pompy zostawiłem włączone, dobra. Będzie się przelewać. Okej, nie za dużo też. Dobrze, na razie wystarczy. Jak tam nasze paliwo? 1 i 2 już trochę paliwa ma mało. Dobrze, bo jesteśmy na granicy jednego macha. Więc chyba znowu zobaczymy sobie Sonic Boom. Proszę bardzo. I zeszliśmy z prędkości naddźwiękowych. Jak ta nasza pozycja? Dopiero się zbliżamy do tego punktu. Tak, 21 mil morskich, do niego 20 już mamy do niego, ok. Tak, mamy prędkość 0,95 Macha i wciąż spada, więc bardzo dobrze. Niedługo będziemy też musieli naszą prędkość troszkę zbić.
z 370 węzłów, bo już nam się zbliża ogranicznik. Także myślę, że mogę zmniejszyć tutaj kąt schodzenia, dajmy 2000 stóp na minutę. Powinniśmy się chyba raczej spokojnie wyrobić, mamy jeszcze całkiem spory dystans do pokonania. Tak, mam jeszcze 150 teraz mil morskich. Do mniej więcej tego punktu, który już nas tutaj ustawi na wprost na podejście do lotniska w Nowym Jorku. Zacznijmy przelewać paliwo znowuż do dziewiąteczki. Dobra, przelewa się. Zejdźmy trochę z prędkością. Dajmy 350 teraz. I na razie wystarczy tego przelewania. Tak, tutaj powoli nam się wypala paliwo 1 i 2, troszkę szybciej niż 3, 4, troszkę nie fajnie, ale to wynikało chyba z tych też różnic między głównymi zbiornikami 5, 7 a 6, 8. Ale mamy jeszcze paliwo w 9 i póki je mamy, to też będziemy mogli je później wylać, na przykład do 5 i 7. Co też zasili zbiorniki, mam nadzieję, 1 i 2. Dobrze, mamy jeszcze sporo czasu. Myślę, że zmniejszę jeszcze kąt schodzenia, damy 1000. Transition level. Tak, mamy transition level, czyli powinniśmy ustawić teraz ciśnienie lokalne. Weźmy sobie pogodę. Czy tu mamy? Dobrze, ustawmy sobie to ciśnienie. To jest 30-13. Czyli jesteśmy ciutkę wyżej teraz. Ciekaw jestem też. Pozycja, wybierz lotnisko, jakie jest ciśnienie na lotnisku Kennedy'ego. Tam mamy 30-29. Więc też troszkę inne, ale to sobie później wstawimy. I zbliżamy się do 10 tysięcy powoli. Ja tutaj jeszcze może zmniejszę troszkę kąt na jakieś 500-600 stóp na minutę. Tak, ale zbliżamy się do 11 tysięcy, więc zmieńmy sobie prędkość na 250. Ok,
Okej, mamy 250. Myślę też, że możemy teraz całkowicie wylać paliwo, jeżeli tam jakieś zostało jeszcze, tak, z 11 do 9. Możemy też włączyć światła lądowania. Bo z tym paliwem, które przegiąłem. Ale dobrze, z dziewiątki możemy teraz, zróbmy sobie tak, że z dziewiątki przelejemy do piątki i siódemki. Dajmy teraz wyposażenie, paliwo i ładunek. Tak, z dziewiątki troszkę schodzi. No ale w 5 i 7 się nic nie zmienia, bo to zaraz idzie do spalenia. Tu widzimy, że w trójce nam rośnie. Ale dobrze, możemy tego paliwa troszkę spalić, tak, do 52% tutaj procent center of gravity. No, jeszcze dwójeczkę niech zasili. Ok, zasila dwójeczkę. Także myślę, że paliwa nam spokojnie starczy. No dobrze, może już wyłączę to przelewanie z dziewiątki. I teraz opróżnimy już całkiem jedenastkę. Czyli pompy dla jedenastki i zawory otwarte dla dziewiątki. Czyli dolejemy jeszcze z jedenastki całkowicie do dziewiątki. Jest dolane. Jedenastka pusta. Te zawory można zamknąć i pompy z jedenastki można zamknąć. I możemy jeszcze, ups, dolejemy sobie jeszcze później z dziewiątki. Ok, mamy 7000. Ale coś późno ten komunikat 1000, to powinno mi powiedzieć przy 8000. A nie jak ja już jestem. No, także spokojnie, mamy jeszcze tutaj trochę dystansu do pokonania, dokładnie 46 mil morskich do kolejnego punktu. Dobrze, i teraz jeszcze miałem przelać z dziewiątki, bo jesteśmy troszkę za bardzo teraz do przodu ze środkiem ciężkości wysunięci. Tak, więc zasilimy sobie jeszcze troszkę zbiornik 5 i 6, czy 7, 5 i 7. Dobrze, wystarczy tego. Także wystartowaliśmy wieczorem, a lądujemy niemalże w dzień. Taka magia Concorda i lotów naddźwiękowych.
I jeszcze 20 mil. I za chwilę będziemy też, zniżymy sobie do 3000, tak żeby już przy podchodzeniu do lądowania być na 3000. Tutaj elewacja lotniska, nie to chciałem. Sprawdźmy zresztą ją sobie. Tutaj gdzieś jest, tak, elewacja jest tylko 13 stóp, więc można powiedzieć, że lądujemy niemalże na poziomie morza. Upewnimy się jeszcze, 31 prawy, 111,5 częstotliwość ILS, 111,5 i kurs 314, tutaj jest błąd, ale to powinno być dobrze ustawione. Ok, mamy nasz punkt. I tutaj już wyrównujemy niemalże na kurs pasa. Ja sobie teraz zejdę na 3000, jak mówiłem. Może niech jeszcze wyrówna dobrze. Tak, zobaczmy sobie na mapie, tak? Już tutaj zakręcamy. Lecimy teraz do tego punktu. Zejdźmy sobie na 3000. Tutaj zwolnimy już prędkość, dajmy, o, mamy zwolnić, a nie przyspieszyć, 190 dajmy. Upewnimy się na mapie, czy tutaj, tak, jesteśmy dostrojeni do naszego ILS-a. Dobrze, mamy 3000, stawmy sobie teraz warlock. Jest uzbrojony warlock. Mamy prędkość 190 uzbrojoną, w sensie trzymaną. Czemu on odbił w prawo? To ja tego nie kumam. Aha, bo rad mi... Dobrze, nie przyłączyłem się tu na radio. Tak, przyłączyłem się na radio, żeby widzieć wskazania z wora, a nie z inercyjnego układu. Więc w sumie było dobrze. Tu muszę troszkę sobie wykręcić. Dobrze, dajmy sobie nos na sam dół. Jesteśmy w sumie ustabilizowani. Włączmy sobie opcję Land. Ona jest teraz uzbrojona. Tak, żeby to dobrze widzieć, jest Land. Później dajmy sobie Glide. Jak tutaj nam się aktywuje, musimy teraz uważać, bo to możemy mieć mało czasu na to, żeby sobie włączyć tego Glide'a. Tak, tylko nie stawiłem sobie też wysokości. Nie wysokości, tylko... Tak, też mamy ciśnienia, tak? Mamy glide slope aktywny, więc włączamy tutaj glide. A ja sobie tutaj zerknę 30-32 ciśnienie. Zapomniałem o tym. 30-32. Okej. Okay. Także przejęliśmy, tak, glide slope, jesteśmy zlokalizowani też na kurs pasa. Tutaj mam taką podpowiedź, jak mamy lecieć, jak mówiłem w pierwszym odcinku, jak się nam zapalają te białe kreseczki wokół samolotu, to mówi nam, w którą stronę powinniśmy lecieć. To tak, gdybyśmy też sterowali ręcznie. Tak, lęt jest wciąż uzbrojony, ale nie aktywny. Tu mam też, że wysokość radiowa nam się aktywowała, tak? Czyli już tutaj mamy odbiór wysokości radiowej.
Widać pas. Bardzo ładnie. No i czekamy, aż nam się lęd aktywuje. Powinien się za chwilkę aktywować. Jest lęd aktywowany. Nawet mamy kategorię drugą ILS-a, jakbyśmy potrzebowali. Lęd aktywowany. Aktywujemy sobie drugi autopilot. Tu nam brzęczy, że podwozia nie wysunęliśmy. Więc zróbmy to teraz. Jest podwozie. Tak, 5 greens. Nie wiem czemu 5 powinno być 4. Chyba że jeszcze. Aha, 5 z tą dźwignią nosa. Dobra. Mamy 1000 stóp nad ziemią. Jeżeli chcemy ręcznie lądować, to około 700-500 stóp nad ziemią możemy rozbroić wtedy autopilota i wylądować ręcznie. Zobaczmy, jak to wygląda. Boczny wiatr mamy trochę. Widzimy, że nos jest skierowany bardziej w lewo. Lecimy sobie takim krabem niewielkim. To oznacza, że może nas troszkę znosić w prawo po przyziemieniu. Nam się też automatycznie uzbraja opcja take-off, tak? Jeżeli mamy uzbrojony land i autoland w ogóle. Kajur, wyłączyłem to pilota, bo mnie trochę ściągało już właśnie w prawo, ale jest wszystko dobrze. Nos siada teraz powoli. Kaj, nos siedzi, hamujemy. Wyłączymy autofrotyl i damy ciąg wsteczny klawiszem D. Zapali nam się tutaj niebieski, tak, reverse. I musimy hamować też kołami, żeby zdążyć tutaj, tak, wyhamować ten szybki pojazd powietrzny. Dobrze, udało się. 40 węzłów, jest wszystko dobrze. Rewersy wyłączę. Ok, miga, że się wyłącza. I możemy zjechać z pasa. W sumie nie wiem za bardzo, gdzie tu zjechać, ale chyba w lewo, tam są terminale. Gdzieś na środku lotniska bardziej. Więc wykręćmy sobie tutaj. Myślę, że możemy tutaj w lewo pojechać. No i tutaj też piloci
podczas kołowania wyłączali silniki, na przykład tak, możemy wyłączyć pierwszy i czwarty, żeby zaoszczędzić paliwo. Powinniśmy też sobie włączyć światła. Teraz kołowania, wyłączyć landing lights. Nie wiem, czy inhibit mi powstrzyma. No nie wiem czemu, ale ten inhibit nie powstrzymuje mi sygnału dźwiękowego, a powinien. Z tego co wiem, to powinno nam tu teraz nie brzęczeć. No bo wiem, że wyłączyłem silniki, bo sam to zrobiłem, więc nie potrzebuję alarmu. Z ciekawości zobaczę stan paliwa. Wyposażenie. Paliwo spokojnie. Jeszcze na go around by wystarczyło. Dobrze, dam teraz pauzę i zobaczymy sobie powtórkę tego lądowania. Bo co tu się dzieje? Dobrze, tu jeszcze. Okej, tu już byliśmy na prostej. Dobrze, jest final approach. Jeszcze trochę do przodu. Tak, tu mieliśmy alarm, że podwozie. Ale podwozie jest już wysunięte. No leciutko krabem leciał, żeby się ustawić z korektą na wiatr. I mamy touchdown. I powoli przednie koło opada. I siedzi przednie koło. Tutaj zamykają się kosze. I mamy ciąg wsteczny. No i dobra, tak wyglądało lądowanie. Wracamy do kokpitu. Zaparkujemy gdzieś tutaj przy tych terminalach na wprost po prostu. Ojoj, co tu się dzieje? Czy to jakieś podmuchy wiatru? Wow, niedobrze. No, to było ciekawe, przekrzywiło mnie aż. No, wiatr jest 16 węzłów, to nie jest chyba aż taka tragedia. Aż jestem ciekaw, co tu się stało.
Airspeed. Altimeter check. Altimeter check. Transition level. 5 breeds. No fakt, że się troszkę rozpędziłem tutaj niepotrzebnie. To przyhamowałem. Wszedłem w zakręt. Ohoho. No widocznie za szybko jednak, za szybko się tutaj toczyłem przy tym zakręcie. Chociaż nie wygląda to na szybką prędkość, ale... Widocznie za szybko, jeszcze może wiatr spowodował, że tutaj... Dostaliśmy po skrzydłach. I mnie przechyliło. Dobra, Shift B, hamulec zaciągnięty, tak jest, jest ciśnienie, dobrze. Wyłączmy silniki. Może nie, może zrobię sobie, żeby już szybciej, procedurę po prostu automatyczną. Dajmy sobie stop over. Niech chłopaki wyłączają. No to oczywiście na piąteczkę trzeba było dać jeszcze nos. Już wyłączyli wszystko. Podczas kołowania na piąteczkę, później teraz całkiem do góry powinien pójść nos. Ale widzę, że komputer też tego nie zrobił. Czym ja się toczę? Tak, nie zabezpieczyli mi tutaj samolotu klockami pod koła. A już nie mam ciśnienia na hamulcach, żeby mi hamulce trzymały. Więc też zacząłem się toczyć. No może rzeczywiście te podmuchy wiatru są tu duże, więc... Tak, nawet samolot mi zwiewa, który sobie stał już wyłączony. No i możemy dokończyć troszkę dzieła, jeżeli chcemy. Wyłączymy sobie po prostu tylko baterię, żeby nam tu już nie pikało. I mamy samolot wyłączony. Także tak wyglądał przelot. Może nie wszystko do końca zrobiłem idealnie, ale było całkiem fajnie. Całkiem fajny przelot. Dogoniliśmy słońce. Także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć wam.